Ostatnio po raz pierwszy w życiu miałem okazję ścigać się na wyścigu gravelowym, a dzisiaj pokażę wam z bliska rower na którym jechałem, bardzo wyjątkową maszynę, ponieważ jest to Rondo Milk CF2 gravel NTB gravel trailowy, czy nawet gravel duro, tak jak go samo Rondo określa. Koncepcja tego roweru jest taka, że ma to być taki gravel, ale do jazdy jeszcze w nieco bardziej ambitnym terenie niż szutrowa droga, który pozwala wjechać do lasu na jakieś delikatne singielki. Takie już soft MTB. Po kolei polecimy cały bike check, ale na początek oczywiście rama i tutaj no jak widać, design zdecydowanie jest wyróżnikiem. No trzeba mu oddać, że jest naprawdę jest inny. I myślę, że nie da się go pomylić z żadnym innym rowerem. Po prostu patrzysz na niego i wiesz, że to jest Rondo. Więc mamy dość masywne rury, kanciate kształty. No i tą wielką tutaj z przodu kwadratową główkę ramy. On nie jest aerodynamiczny. On jest po prostu kanciaty, jest futurystyczny, jest designerski. Taki miał być. No i taki jest. Podobnie jak wszystkie rowery Rondo. Ma również widelec Twin Tip, czyli z opcją zmiany geometrii ramy. Kiedy przełożymy sobie tą krzywkę, wsadzamy ją odwrotnie mamy możliwość delikatnej regulacji parametrów wtedy kąt główki zmienia się o 0,6 stopnia, reach zmienia się o około 0,5 cm, więc w obrębie jednego roweru możemy sobie go jeszcze delikatnie dopasowywać do aktualnych. Potrzeb. Jedynym, co tutaj tak z designerskiego punktu widzenia nie pasuje, jest ta okrągła sztyca. No która rzeczywiście tak niezbyt koresponduje z tymi kanciatymi kształtami, a tutaj taka zwykła jeszcze w małej średnicy 27,2. Ale uwaga, to też nie jest bez powodu, ponieważ rondo chwali się, że tutaj można zamontować opuszczaną sztycę i nawet przewidzieli do tego wewnętrzne. Prowadzenie. Fabrycznie siedzą tutaj opony o szerokości 40 mm, natomiast rama przyjmuje takie aż do szerokości 47, więc naprawdę można tu już założyć kawał balona no i jechać w nieco bardziej ambitny teren niż na szutrową drogę. Rower jest bardzo długi. Ogólnie ta geometria ramy przypomina nieco synonima wśród rowerów cross country. Dokładnie takie uczucie miałem wsiadając na mylka. Mamy tutaj kąt główki 68 stopni. Gdzie dla przykładu Root, ten klasyczny ma 71,5, a synonim ma 67, więc tutaj tak naprawdę no, kąt główki jest jak w normalnym rowerze cross country, takim współczesnym, już z progresywnym GEO. Dodatkowo Reach jest około 3,5-4 cm dłuższy niż w rucie tego samego rozmiaru. Podobnie jest zresztą z efektywną długością górnej rury, także to najlepiej pokazuje, no jak ten rower po prostu jest długi, jest nastawiony na stabilną jazdę, z dużymi prędkościami, w jakimś tam cięższym terenie, dlatego bardzo przyjemnie się na nim zjeżdża. No, oczywiście, okupione jest to nieco zwrotnością dlatego ten gravel zdecydowanie nie nadaje się do startowania w przełajach już pojawiały się takie pytania. Więc, jeżeli chcielibyście gravela, który nadaje się do startów w CX no to raczej trzeba by wybrać ruta, oczywiście na tym też można przejechać takie zawody, ale on nie będzie taki zwrotny i na tych wszystkich agrafkach 180, no po prostu ma dużo większy promień skrętu, no co odwdzięcza się potem w jakiejś tam leśnej sytuacji, kiedy zjeżdżamy z góry i mamy leśną drogę, leśny teren, trochę wybojów. Poza samą ramą unikalny dla Rondo jest również ten mostek, ma on tylko 50 mm długości, czyli jest krótszy nawet niż w synonimie. No jest to po to, żeby skompensować długość jakby samego roweru, samej ramy. Dlatego mostek jest krótki. No i pozycja na rowerze nie odbiega jakoś znacząco od tego, co można sobie na przykład ustawić na rucie. Ja już zresztą z tym rowerem byłem na fittingu i udało nam się drobnymi tylko gdzieś tam korektami siodełka czy też kierownicy dojść do niemalże takiej samej pozycji jak mam na mojej szosie HVRT właśnie również od Rondo dlatego mostek jest króciutki no i dodatkowo mamy tutaj również wewnętrzne prowadzenie przewodów wewnątrz sterówki zgodnie z najnowszymi trendami w rowerach szosowych czy też gravelach Kierownica to także wyrób rondo. Jest ona w tym modelu aluminiowa i w rozmiarze M, czyli w moim rozmiarze ma szerokość 42 cm oraz delikatną taką gravelową flarę. Aluminiowa jest również sztyca podsiodłowa, także firmowana przez Rondo. Siodełko jest to Sele Italia San Marco, bardzo podobne kształtem do siodełka Sele Italia Flight, które mam w swoim rowerze szosowym. Różnica jest w powłoce, bo o ile Flight jest taki dość gładki, no to właśnie to obecne tutaj ma taką gumowaną powłokę, na którą słyszałem parę narzekań już, że podobno nie wszystkim to leży. Ja już je przetestowałem, przejechałem na nim 100-kilometrowy wyścig ostatnio i nie miałem problemu, aczkolwiek ogólnie mi siodełko, które ma dobrą przyczepność, na którym człowiek się nie przesuwa, pasuje. Dobrze mi się jeździ i na gładkich, i na takich właśnie przyczepnych, eee, no kwestia preferencji pewnie. To akurat jest gumowane i raczej człowiek się na nim nie przesuwa w czasie jazdy. Przejdźmy teraz do osprzętu i mamy tutaj Shimano grx odpowiednio przerzutkę RX 812, manetki serii 600, oraz hamulce serii 400, czyli praktycznie identyczny zestaw jak w moim rucie, na którym ścigam się w przełajach. Więc już to sprawdziłem przez 3 lata i naprawdę chodzi to elegancko. Kaseta jedynie jest to Microshift o rozstawie 1142, czyli dosyć szerokim i skomponowane jest to z blatem o 42 przełożeniach. Co ciekawe, sama korba również jest firmowana przez Rondo, jest aluminiowa. No i ma taki prosty, minimalistyczny design, ale wygląda po prostu estetycznie. Jeśli chodzi o koła, to również jest OM Rondo, czyli mamy tutaj rondo piasty oraz rondo obręcze aluminiowe o szerokości 23 mm. No i jedyną rzeczą, którą zmieniłem w tym rowerze, bo całe jest w fabrycznej specyfikacji, kurczę. No i jedyną rzeczą, którą tutaj zmieniłem względem fabrycznej specyfikacji, są właśnie opony. Oryginalnie są tutaj Vittorie Tereno Mix o szerokości 40 mm, czyli taka bardziej napompowana wersja klasycznej przełajowej opony, właśnie. Ja założyłem tutaj Wolfpacki, zestaw Gravel Speed z przodu oraz Gravel Super Speed z tyłu. Także naprzód poszła nieco bardziej agresywna opona z takim delikatnym bieżnikiem. Jest to taka miniaturka opony, którą stosuje w swoim rowerze cross country, czyli właśnie zwykłego Spida. Natomiast tylna Gravel Super Speed jest to taki semi slick. Grzbiet jest totalnie, totalnie jak w oponie szosowej, gładki, a delikatna kostka jest jedynie po bokach. Obydwie w szerokości 38 mm i naprawdę jechało się na tym elegancko. Na koniec dwa niezwykle ważne parametry każdego roweru, czyli waga oraz cena. Ten model waży około 9,5 kg bez pedałów. Jeśli chodzi o cenę, w detalu została ona ustalona na 15 tysięcy. Ale nawet patrzyłem sobie ostatnio w internecie i już teraz można go dorwać nawet w okolicach 13. Jeśli dobrze widziałem, jak się poszpera, więc tak się prezentuje sytuacja. Myślę, że niniejszym kończymy część bike checkową tego materiału. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, no to oczywiście zapraszam do komentarzy i postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Na koniec najważniejsze rzeczy, jakie musicie wiedzieć, jeśli chodzi o jazdę i prowadzenie. Jako tło macie teraz nagrania z tegorocznego Bizona, na którym startowałem na dystansie 100 km właśnie na mylku, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, to przy okazji zapraszam również do całego filmu z tych zawodów. Ale wracając jednak do roweru, pojawiały się pytania, czy dobrze podjeżdża, co się dzieje, jak się stanie w korbach, czy się rozpędza, słowem, czy zachowuje się jak kolokwialnie mówiąc normalny. Podkreślę więc raz jeszcze, że o ile sam rower jako maszyna jest bardzo długi, to pozycja samego rajdera na nim nie różni się od tego co możemy spotkać w bardziej pospolitych konstrukcjach. Określiłbym ją wręcz jako dość sportową jak na Gravela. Długość samej ramy jest kompensowana przez ultra krótki mostek i właśnie dzięki temu możliwe było osiągnięcie takiego efektu. Więc rower dobrze się rozpędza, bez przeszkód można na nim robić sprinty na stojąco, jak najbardziej podjeżdża pod górę, a w leśnym terenie zjeżdża jak prawdopodobnie żaden inny gravel. Słowem, jeśli chodzi o dynamikę, to jest normalny. Widoczna różnica pojawia się natomiast przy wchodzeniu w zakręty, bo długi rozstaw osi i płaska główka wyraźnie zwiększają promień skrętu i jest to odczuwalne. Dodatkowo widać gołym okiem, jak spojrzymy w dół, że całe przednie koło jest widoczne. Ono wychodzi tak naprawdę przed mostek zupełnie inaczej niż w typowej szosie czy gravelu, gdzie jednak no, tak naprawdę widzimy tylko może pół przedniego koła, a reszta jest zakryta przez mostek i kierownicę. Tak jak już więc wspomniałem, nie jest to więc najlepszy rower do częstych startów w przełajach, gdzie ciasne nawrotki są stałym elementem. Dopóki jednak nie ma potrzeby składać się w bardzo ostre zakręty, nie jest to żaden problem. Także ze Stelvio po serpentynach pewnie będzie zjeżdżać się ciut gorzej, ale szybkie łuki po lesie i asfalcie naprawdę wchodzą bardzo przyjemnie. Jako adnotację dodam, że na Bizonie jechałem z widelcem ustawionym w bardziej agresywnej pozycji, czyli z obniżonym przodem. I to w zasadzie wszystko, co miałem wam dzisiaj do opowiedzenia. Link do specyfikacji roweru znajdziecie w opisie tego filmu. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się mylk, czy chcielibyście sobie takiego sprawić. A ja żegnam się z Wami i widzimy się w następnym filmie. Cześć!